Tlenek węgla jest śmiertelnie niebezpieczny niezależnie od pory roku. Dowodem na to jest niestety sytuacja z piekar śląskich. Nie żyje 16-latek. Nieprzytomny chłopak został znaleziony w łazience. Łukasz Kądziołka. Do tragicznej śmierci 16-latka doszło w sobotę w nocy na tym osiedlu w Piekarach Śląskich. Chłopaka znalazł najpierw jego ojciec. Nieprzytomnego w wannie, został on ewakuowany przed przybyciem straży pożarnej w miejsce bezpieczne. W tym miejscu bezpiecznym zespół ratownictwa medycznego udzielał mu już pierwszej kwalifikowanej pomocy medycznej. Niestety, mimo wyniesienia z łazienki, w której znajdował się piecyk gazowy i godzinnej reanimacji, nastolatka nie udało się uratować. Strażacy cały czas przypominają, że czas reakcji jest podczas ulatniania się czadu kluczowy i w jego skróceniu pomaga czujka. Potwierdzają to także lekarze. Gdy czujnik się włączy, to zdecydowanie mamy czas, żeby wyjść z łazienki, żeby przewietrzyć mieszkanie, otworzyć okno. I w większości przypadków osoby, które są wyposażone w czujniki tlenku węgla, nawet jeżeli ten czujnik tlenku węgla się włączy i oni przyjeżdżają do szpitala przerażeni, to mają stężenie karboksyhemoglobiny, która jest markerem zatrucia tlenkiem węgla, niskie i nic się im nie dzieje. Do zatruć tlenkiem węgla najczęściej dochodzi w okresie zimowym, ale latem także należy uważać, dlatego że przegrzewają się przewody kominowe ponad dachem, co może prowadzić do cofania się spalin.